Dzisiaj powiemy sobie na temat programu Płatnik o jego ogólnym zastosowaniu, czyli przekazywaniu dokumentów do ZUS-u. Domyślnie po zainstalowaniu programu płatnik logujemy się na użytkownika administrator z tym hasłem, które podaliśmy na etapie instalacji programu. Hasło musi składać się co najmniej z 8 znaków musi być mała, duża litera, cyfra i jakiś znak specjalny. Standardowo hasło zmienia się co 30 dni, można to ustawić, żeby się zmieniało co jakiś inny okres, ale robi to się już poza samym programem płatnik. Po wejściu do programu program będzie chciał pobierać aktualizację. Standardowo przed wysyłką dokumentów do ZUS-u powinniśmy to zrobić. My sobie ten etap jednak anulujemy. Menu w płatniku składa się z menu górnego i menu po lewej stronie. My zaczniemy od tego menu po lewej stronie. Pierwsza u góry ikonka ubezpieczeni, rejestr ubezpieczonych. Jest to miejsce, gdzie my będziemy za pomocą właśnie tej białej kartki wprowadzali dane osobowe wszystkich naszych ubezpieczonych. Dane osobowe, czyli takie dane kartotekowe, które jeszcze nie są powiązane z samymi dokumentami zgłoszeniowymi, czy też rozliczeniowymi. Następnie po lewej stronie przechodzimy do ikonki dokumenty i tutaj już mamy większy podział. Pierwsze miejsce są dokumenty wprowadzone. Jest to takie miejsce, gdzie my wprowadzamy wszystkie dokumenty, bądź też dokumenty po wczytaniu będą nam się tam pojawiały. Dokumenty wysłane są to takie dokumenty, które już są wysłane do ZUS-u i one są nieedytowalne. Dalej mamy wszystkie dokumenty, czyli i jedne i drugie. W typach dokumentów będziemy widzieli... Dokumenty wszystkie z podziałem na określone typy, czyli tutaj będziemy mogli sobie wyszukać te dokumenty, które nas konkretnie interesują. Dokumenty płatnicze w standardzie raczej się tego nie robi, bo każdy generuje płatność elektronicznie, z płatnika niestety można tylko papierowo. Dalej mamy dokumenty ZUS IWA, czyli deklaracje informacji o wypadkach, którą składamy raz do roku. Dokument ZUS ZTZWA, będziemy sobie o tym szczegółowo mówili, omawiając dokumenty zgłoszeniowe i dokument ZUS RIA. Następnie przechodzimy do ikonki zestawy. Zestawy to są takie paczki, takie koperty, które wysyłamy do ZUS-u. Zestawy dzielą się na dwie grupy: zestawy wprowadzone i zestawy wysłane. Jak sama nazwa wskazuje, to co jest w zestawach wprowadzonych jest jeszcze niewysłane do ZUS-u, to co będzie w zestawach wysłanych jest już wysłane do ZUS-u. Do zestawu wystarczy dołączyć wcześniej przygotowane dokumenty, nazwać ten zestaw i kliknąć wyślij. W momencie, kiedy dokumenty znajdują się w zestawach wysłanych, są już nieedytowalne. Dwie kolejne ikonki to jest przekaz i informacje z ZUS służą nam do komunikacji między nami jako płatnikiem a ZUS-em, a ściśle określają to, co zostało wysłane do ZUS-u i ewentualnie status dokumentów, które po wysyłce ZUS przetwarza. Tutaj będziemy też widzieli różnego rodzaju komunikaty z ZUS-u. Ostatnia ikonka administracja służy do tego, żeby założyć innych użytkowników niż administrator. W dzienniku widzimy wszystko, co kto w płatniku zrobił, także nie da się tutaj nic ukryć, bo z dokładnością co do jednej sekundy będzie widać, kto co w tym programie zrobił. Teraz przechodzimy do górnego menu. Pierwsza ikonka, która nas interesuje, to jest płatnik, a w niej rejestr płatników. Jest to miejsce, gdzie my będziemy mogli założyć sobie nowy podmiot i będziemy mogli przeglądać wszystkie podmioty, które są obsługiwane w tym programie. W tym miejscu będziemy mogli odtworzyć również dane z kopii bezpieczeństwa, będziemy mogli takie dane zarchiwizować, ale będziemy mogli również edytować dane naszego płatnika. W ikonce widok będziemy mogli sobie ustawić nasz widok na ekranie. Standardowo raczej tutaj nic się nie zmienia. Gdyby ktoś chciał jednak dodać lub usunąć jakąś kolumnę, która go interesuje, to wtedy można to zrobić. W kolejnej ikonce narzędzia jest bardzo ciekawa funkcjonalność, a mianowicie wczytywanie danych z innych programów. Jeżeli wybierzemy sobie import danych, to za pomocą tego, co teraz Państwo widzicie na ekranie, będzie można wczytać dane do programu. Zasilanie inicjalne to też pewnego rodzaju wczytywanie danych, z tą różnicą, że dokumenty znajdą się od razu w dokumentach wysłanych. Stworzenia dokumentów czy łączenia kartotek bądź też wyliczania kwoty do zapłaty raczej się nie korzysta, ale sama nazwa wskazuje co pod tymi ikonkami się kryje. Po przejściu do ikony administracja będziemy sobie mogli poustawiać podstawowe parametry pracy z programem. Co do zasady po zainstalowaniu programu raczej nic tutaj nie powinniśmy zmieniać, dlatego że program sam nam ustawia podstawowe rzeczy. Możemy sobie tutaj ustawić zakres numeracji, z którą będziemy przesyłali dokumenty do ZUS-u, możemy sobie zaznaczyć, żeby program przy starcie pokazywał nam kartoteki naszych płatników. W wyliczeniach będziemy widzieli aktualne wskaźniki, z którymi są liczone składki. W zakładce adresy internetowe raczej nic nie zmieniamy, w innych możemy sobie ustawić wydruk dokumentu Płatniczych tego też się raczej nie robi. Także tutaj, tak jak powiedziałem wcześniej, raczej pewnych informacji się nie przestawia. W administracji widzimy jeszcze, z jaką bazą danych pracuje nasz program. Mogą to być bazy MS Access i MS SQL. Zalecane jest używanie bazy SQLowej dla większych podmiotów. Jeżeli ktoś jednak prowadzi jedną czy dwie firmy w płatniku, może korzystać śmiało z bazy. Akcesowej. W dowolnym momencie poprzez migrację bazy danych można zmienić bazę danych z SQL-owej na akcesową i w drugą stronę, chociażby jest to potrzebne do przekazywania danych dalej. Poprzez konfigurację archiwum możemy utworzyć pustą bazę archiwum, do której będą archiwizowane poszczególne podmioty. Działa to w ten sposób, że jeżeli w płatniku jest obsługiwanych 10 firm, tworzymy pustą bazę archiwum i wskazujemy te firmy, które do tej bazy archiwum mają być zarchiwizowane. Następnie możemy sobie zmienić dane naszego administratora, możemy pokazać jego pełne dane. W administracji mamy jeszcze możliwość pobierania aktualizacji, które są niezbędne do poprawnej weryfikacji zestawów i dokumentów. Wysyłanych do ZUS-u. W przekazie natomiast ustawiamy parametry, które są niezbędne do tego, żeby dokumenty do ZUS-u dostarczać w postaci elektronicznej. Będziemy sobie o tym szczegółowo mówili w kolejnym filmiku dotyczącym ustawień samego przekazu elektronicznego. W prosty sposób, w tym miejscu jednak można sobie sprawdzić, czy nasz system jest gotowy do tego, żeby dokumenty wysyłać do ZUS-u w postaci elektronicznej, program sprawdza nam wszystkie aktualne certyfikaty.